Ciągle nam się wmawia, że my, Polacy, to mamy jakiś kruchciany stosunek do seksu. Że jeżeli już, to tylko pod kołdrą i po ciemku. Ale może by się troszeczkę dokształcić, troszeczkę w Google wejść. W latach 80. XIX wieku mieliśmy na przykład takiego malarza, do którego kolejnych obrazów roznegliżowanych dam stały kolejki nobliwych obywateli. Obrazy takie jak ten, żmurko malował na kopy, rzemiosło miał w małym palcu. Jak już malował kobietę w wyzywającej pozie, to sutki sterczały tak, jakby od spodu coś płótno rozrywało. Bo Żmurko nie bał się malować szeroko i głęboko rozchylonych sukni, przymkniętych oczu, zgardliwie odętych ust, rąk wspartych pod boki w geście dumy, wzgardy i mocno wypchniętych w stronę widza młodych piersi. Gdyby odjąć światłocień, to taki Toulouse-Lautrec niewiele się różni, a i Żmurko w tamtych czasach na brak światowego uznania nie narzekał. Ciemne, nieomal czarne włosy, ciemna, bufiasta suknia i to, co wtedy było najbardziej w cenie, alabaster ciała, cera mleczna, a nie z grilla. Chciałbym, żebyście to Państwo mogli zobaczyć naprawdę.